jury na dzisiaj podczas 6 folkloru świata mamy przebogate. Pani dyrektor zaszalała, krótko mówiąc, i mówi 15-osobowe jury. No okej, okay, no dobrze, no niech będzie. 15 osób w jury się zebrało, będą debatować, będą liczyć te punkty, ale pod czujnym okiem przewodniczącej. Ponieważ jest duża różnorodność, jeżeli chodzi nawet o przedział wiekowy, bo są małe dzieci, jest i młodzież, są i starsi. Są zespoły zagraniczne i polskie. Więc żeby ocena była w miarę obiektywna, strasznie trudno obiektywnie ocenić, jak mamy taką przekrojówkę, skupiamy się głównie na wrażeniu artystycznym, czyli na takim ogólnym wyrazie. Oczywiście patrząc na wykonanie, na choro, technikę, na to nie bierzemy pod uwagę, nie jest to jakby kryterium, czy jest muzyka na żywo, czy CD, chociaż powinno to być, ponieważ chcemy wystartować jakby, żeby były wszystkie zespoły miały równe szanse. Więc jakby ten wyraz sceniczny, artystyczny, to czy tancerze i śpiewacy, muzycy mają w sobie jakąś pasję taką i chęć do występowania na scenie, czy potrafią gdzieś zwrócić właśnie na siebie uwagę, to jest jakby takie dla mnie osobiście kryterium, o które zresztą poprosiłam całą komisję, żeby jakby tutaj to było jakby najważniejsze. Jako pierwszy na naszej scenie zaprezentuje się zespół węgierski, ludowy, taneczny Toliczka. Zaprezentuję, będą Diamenty Powiśla.
krańcach Zuby, który działa w ognisku pracy pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Tańca Szczawin Kościelny.
Brzeskie Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim zaprezentują tańce i zabawy kujawskie. Cymbalowa muzyka haj. Folklorny i Saubor Usmiew Czechy Opawa. Thank you.
muchy, a svinja vám utekla. Daj mi ja svinja! Zdaju! Division Strażnice z Czech zaprezentuje taniec z szablami, taki właśnie przed Wielkim Postem. W wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Kalina. Hey, I'm the
Zapraszamy dziecięcy zespół Ludowy Pacyna, który zaprezentuje suitę krakowską. Obejrzymy małą suitę śląską w wykonaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Kropelka. Przed nami zespół pieśni i tańca Zduńsko-Wolanie z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
Wydarzenie związane z agresją Rosji na Krym i wschód Ukrainy stało się kanwą utworu tanecznego, który zaprezentuje zespół z Ukrainy. Zespół Prikarpatia. Tego dążymy, ażeby w pewnym momencie stało się to marką. Jesteśmy regionem sieradzkim. Nie ma co prawda już zespołu Sieradzanie, ale chcemy za wszelką cenę utrzymać zespół Zduńskowolanie. W tym roku Zduńskowolanie obchodzą 65-lecie. Przed nami przepiękna wystawa, zdjęcia od lat 50. Chcemy utrzymać te tradycje tutaj u nas w Zduńskiej Woli. Ja mam przyjemność pierwszy raz jakby zasiadać w jury jako przewodnicząca, ale bywam na takich festiwalach, zresztą Mazowsze również bywa jako gwiazda na przykład danego festiwalu, więc uważam, że impreza jak najbardziej potrzebna, jak najbardziej świetnie zorganizowana i oby co roku była kontynuowana jak najdłużej. Ja jestem za tym, żeby w Polsce takich imprez było jak najwięcej, nawet w mniejszych czy większych miejscowościach, ale żeby się odbywały, bo to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza tradycja. I to trzeba kultywować i pokazywać po prostu. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta...
co kocham ją. Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Na lewo, na prawo, w górę i w dół, do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Na lewo, na prawo, w górę i w dół, do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Słuchajcie, jeszcze później zagra Zamki Paga, jeszcze później DJ Webster, także naprawdę będzie dzisiaj do wieczora wesoło, kolorowo, folklorystycznie. Szanowni Państwo, to już szósty Międzynarodowy Festiwal Folklor Świata, który odbywa się w Zduńskiej Woli. Patronat honorowy nad festiwalem przyjęli minister Cezary Tomczyk, sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu, Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, pan Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, pan Wojciech Rychlik, starosta zduńskowolski oraz pan Piotr Niedźwiecki, prezydent miasta Zduńska Wola. I skoro jesteśmy gospodarzami, my jako Zduńska Wola, chcielibyśmy troszeczkę wam przybliżyć historię tego zespołu, Zduńsko Wolanie. Czy wiecie, że mają 65 lat? W maju 1950 roku pod nazwą Dziecięcy Zespół Artystyczny Ziemi Sieradzkiej założył go wybitny zbieracz i badacz folkloru, choreograf, reżyser, scenarzysta Zygmunt Wróblewski. Dziś gościmy jego córkę Marię Zaks i zięcia Leszka Zaksa, którzy kontynuowali dzieło mistrza Wróblewskiego. Brawo! Liczący nawet 200 śpiewaków, tancerzy i grajków, zespół powstał przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie dzisiaj mieści się Liceum Plastyczne. Dyrektorką tejże jedynki była Józefa Wróblewska, żona pana Zygmunta. Trochę prywaty, u którego tańczyła również moja mama, Zdzisia Musielakówna. A mnie na akordeonie akompaniowała pani Maria Zaks. Razem z rodziną państwa Wróblewskich i ogniskiem pracy pozaszkolnej, powstałym w 1968 roku, zespół pieśni tańca wędrował i ćwiczył w baraczku przy ulicy Srebrnej 2A. W Szkole Podstawowej nr 10 w Domu Kultury Lokator, by po 20 latach później zadomowić się przy Klińskiego 17. Dziś jest to siedziba powiatowego, młodzieżowego Domu Kultury na Pięterku. Pani Maria Zaks umówiła się z nami na cykl spotkań. Chcemy wspólnie ocalić pamięć o Zduńsko-Wolanach. Taką pamięć, jakiej nie przeczyta się w żadnej z dotychczasowych publikacji. Jednym z takich elementów w dniu dzisiejszym jest wystawa, którą mogliśmy oglądać przez dwa kolejne dni. Wystawa 65-lecia już Zduńsko-Wolan. Jaki był Zygmunt Wróblewski? Bardzo wymagający i szalenie nerwowy, wspomina Maria Zaks. Często brał smyczek do użycia. Panował rygor, ale był konieczny w chwili, gdy na scenie znajdowało się 80 albo nawet setka dzieci. Jednocześnie pochwalił wychowanków, pogłaskał, był bardzo ciepłym człowiekiem. Córek Marii i Ewy nigdy nie wyróżniał, choć bardzo dobrze śpiewały, tańczyły i grały na instrumentach. Wręcz na odwrót. Maria do dziś pamięta krzyk ojca: Tumanie, trąbo jerychońska, idziesz po polanie, zbierasz jagody, nagle patrzysz, Biedronka, podchodzisz, wpatrujesz się, ty trąbo jerychońska, jak ci mówiłem, patrz naturalnie. Marysia, żeby ojciec więcej nie wymyślał jej od trąby jerychońskiej, katowała w domu kwiat fikusa, na którym siedziała wyimaginowana Biedronka. Zygmunt Wróblewski był bardzo dowcipnym człowiekiem. Pisał teksty satyryczne i wiersze okolicznościowe. Jego córka uważa, że ojcowska poezja trochę pachniała rymami częstochowskimi. Przez taki jeden wiersz ucierpiała cała rodzina Wróblewskich. A było to tak.
Podczas koncertu zespołu pieśni i tańca dla jakichś emerytów z ówczesnego województwa sieradzkiego trzeba było zapełnić przerwy na zmianę strojów. Jedna z dziewcząt recytowało dzieło pana Zygmunta. Szło mniej więcej tak. Lubię sobie w kolejce pogwarzyć. Dalej było o dzieciach, o wnuczkach. Kolejka była u masaża, bo tak panu Wróblewskiemu pasowało do rymu. Z tego prostego wierszyka wyszła awantura polityczna na całe województwo. Władza ludowa uznała go za antypaństwowy. Do Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ciągany był zięć bezpartyjnego Zygmunta Wróblewskiego. Jego rymowanka miała sugerować, że źle się dzieje w Polskiej Republice Ludowej, że są kolejki, że nie ma mięsa, że nie ma nic. Jak to nie ma? Wszystko jest. Czasy odrodzonej Polski przyniosły wolność słowa, ale przysporzyły nam sporo innych problemów. Każdy kolejny dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, w którym pracują zduńskowolanie, zmagał się przede wszystkim z niedostatkiem finansów. Za komuny animatorzy życia i wychowania kulturalnego zastanawiali się, co zrobić. Dziś częściej musimy szukać odpowiedzi na pytanie, za co. Wie o tym najlepiej moja poprzedniczka. Wieloletnia dyrektorka Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury na Pięterku, pani Maria Donat. Brawa. Pozwólcie państwo, że w tym miejscu złożymy na ich ręce kwiaty i podziękowania za wszystko to, co uczynili dla Zduńskowolan. Za wychowanie pokoleń tańcerzy i śpiewaków kultywujących narodową tradycję. Zapraszam na scenę panią Marię Zaks. Zapraszam pana Leszka Zaksa. Nie widzę pani Marii. Obiecywała, że będzie. Może jest tutaj wśród nas w tłumie. Zapraszam panią Marię. Te brawa są naprawdę zasłużone. Dziękujemy serdecznie za te wyróżnienia i za pamięć o nas. Gratulujemy dalszej pracy, życzymy dalszych sukcesów. Cieszymy się, że praca, którą wykonywaliśmy kilkadziesiąt lat temu, jest kontynuowana, tradycje podtrzymywane, a nawet poszerzane i ozdabiane przez międzynarodową obsadę tak pięknego spektaklu jak Folklor Świata. Mój ojciec ze Światów, myślę, patrzy i bardzo się cieszy, że w Zduńskiej Woli folklor nie zaginął. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć po pierwsze dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i pani dyrektor i kadrze, no i dzieciom. Życzę następnych 65 lat. To właśnie dzięki tym osobom dzisiaj obchodzimy 65-lecie zespołu Zduńskowolanie. Raz jeszcze dziękujemy bardzo. 15-osobowe jury, które wyłoniło wyróżnienia, miejsca i tak dalej, więc zaczynajmy. Ja zapraszam na scenę starostów. Starosty Zduńskowolskiego, pana Wojciecha Rychlika, starosty Kołomyjskiego, pana Bogdana Boliuka. Bardzo proszę o pomoc w wręczaniu nagród. A zatem za pasję i propagowanie folkloru najpierw zapraszam tutaj na scenę Toliczkę Folk Dance Group z Węgier. Diamenty Powiśla Oblekoń Pacanów. Brawa. Dobrze, zapraszam następny zespół. Wyróżnienie za pasję i propagowanie folkloru. Zespół pieśni i tańca Gzuby z ogniska pracy pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Kolejny zespół. Ludowy zespół pieśni i tańca Szczawin Kościelny ze Szczawina Kościelnego. Zapraszam na scenę. Zespół folklorystyczny Dzieci Kujaw z Brześcia Kujawskiego. Następny zespół. Gniewkowianie z Gniewkowa.
Zapraszam dziecięcy zespół ludowy Pacyna z Pacyny. Zapraszam Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Kropelka z Katowic. Cymbalist Music Hi z Czech. Zapraszam. Zespół Pieśni i Tańca Zduńsko-Wolanie ze Zduńskiej Woli. To jest po prostu kolejność przypadkowa. Wszystkie tak. Te zespoły są nagrodzone, po prostu nagrodzone. Nagrodzone wyróżnieniem, dodajmy kwota 600 zł. Miejsce trzecie. Folklor Ensemble Usmiew Opawa z Czech. Opawa! Wyróżnienie w wysokości 1500 zł. Tak więc w tej chwili padło jedno z wyróżnień. Trzecie, tak. Trzecie. A różnią się, no wiadomo czym. Kwotą. Wysokością finansów. Drugie wyróżnienie. Folklorny jest kupice Demijohn Strażnice z Czech. 1500 zł również. I pierwsze wyróżnienie zespół pieśni i tańca Kalina z Domaniewic. Przed nami zwycięzcy Grand Prix. Nagroda Grand Prix w wysokości 4000 zł. Otrzymuje zespół pieśni i tańca Prekarpaci z Ukrainy. Ukraina. Zapraszamy Ukrainę. Yeah.